Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Ja tutaj spotkałem tych świetnych jeźdźców z grupy Apelinarski Grup. Oni teraz odpoczywają po występie. To jest bezpośrednio po występie prawie, że. Są jeszcze bardzo zmęczeni. I tu chciałem zapytać o taką rzecz. Czy w czasie tej ewolucji konnych, które Wy wykonujecie, czy jest jakiś strach, jakaś obawa? Czy to jakoś na psychikę oddziaływuje? Czy zupełnie to robicie tak na luzie kompletnie? Nie, wie Pan, zawsze jest jakiś strach. Jest jakiś tam dobry kontakt z koniem, ale to jest zwierzę jednak i do końca nie jesteś w stanie zapanować nad nim, nie? Dzięki bardzo. Nie zawsze wiadomo, co on zrobi do końca. Tutaj mieliście jakieś takie drobne upadki przedwczoraj i dzisiaj, tak? Ale to takie po prostu to się... No, wypadek przy pracy. Wypadek przy pracy, ale nic się nie stało, prawda? Nie. Bo widziałem, że tam wstawaliście szybko z tego. Bo te ewolucje są po prostu na granicy takiego po prostu ryzyka po prostu. Ile się da po prostu, tak? Wykonujecie. Ile wlezie. Tak, nasza praca. Czy takie emocje, pewna obawa, ona mobilizuje do większego wysiłku? Jakaś adrenalina i tak dalej? No na pewno. Ludziom się podoba, jak było widać. Trenujemy 2 razy dziennie. 2 razy dziennie nawet. No. Proszę Państwa, nie będę tutaj męczył naszego kowboja, dlatego że widzą Państwo, że z niego się leje pot. To jest naprawdę ciężka praca. Nie przeszkadzam. Dziękuję. Żegnam.